23 w sprawie opinii do projektu nowych statutów dzielnic miasta Krakowa. Szanowni Państwo, jest przedstawiona autopoprawka. Macie ją Państwo wszyscy. I proszę Państwa, jest również zgłoszona poprawka, która ma następujące brzmienie. Opiniuje się negatywnie projekty uchwał statutów dzielnic miasta Krakowa stanowiące załącznik 1 do 18 do uchwały Rady Miasta Krakowa z 9 października. Uzasadnienie. W projekcie statutu jest bardzo dużo błędów prawnych. Ponadto treść projektu statutu w wielu przypadkach jest nieprecyzyjna, co wymaga konsultacji z autorem w celu wyjaśnienia, co miał na myśli oraz przeredagowania tego dokumentu. W obecnej formie ten projekt statutu nie nadaje się do procedowania. Proszę Państwa, jest poprawka. Macie Państwo autopoprawkę także w tym zakresie. Ja otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. A jeszcze mam pytanie. A zanim była dyskusja, to można by było na przykład, czemu jest wyjaśnienie, czemu jest opinia pozytywna? Czemu jest opinia pozytywna do... A potem dopiero dyskusja. Opinia pozytywna do statutu tego, który został przedstawiony, jest dlatego pozytywna, że dzielnice należy reformować i ten statut po 3 latach pracy i usilnych różnych wniosków, które wpływały na komisję statutową w Radzie Miasta Krakowa, został opracowany, przedstawiony. Są w nim rozwiązania bardzo korzystne dla dzielnic, jak i również dla mieszkańców miasta Krakowa. Musimy tutaj wymienić takie rzeczy, które są korzystne, jak wniosek obywatelski, inicjatywę obywatelską, inicjatywę uchwałodawczą dzielnicy, która może być składana w Radzie Miasta Krakowa. Musimy również, proszę Państwa, tutaj także wymienić to, że w końcu będzie można, tak jak wielu z Państwa tutaj zawsze to sugeruje podczas przyjęcia absolutorium, będzie można ocenić zarząd pod względem pracy merytorycznej, a nie tylko i wyłącznie pod względem sprawozdania dotyczącego wydatków normalnych budżetu, który przynależy do każdej dzielnicy, czyli dzisiaj to jest kwota około 35 tysięcy złotych. W końcu również są w tym statucie nowe warunki finansowania i ustalania wysokości środków finansowych. Tu Pani Radna powoływała się na to, że jest już 12 lat w Radzie. Ja jestem troszkę dłużej i cały czas usilnie w wielu dyskusjach radnych było słychać, że kwoty, które są przekazywane dla nas, jako dla dzielnic, są kwotami małymi, że one nas ograniczają. W końcu ten statut daje nam możliwość, że będziemy mogli sami decydować, na co będą wydawane środki. Jest tylko kilka zapisów, które wskazują, na co musimy dać określony procent środków. No i proszę Państwa, co najważniejsze, to nawet na początku naszej kadencji, żeśmy podnosili, jest w końcu nowy algorytm rozliczania tych środków dla dzielnic. I dlatego jest opinia pozytywna. Ale znajdujemy także w tym statucie takie rzeczy, które chcielibyśmy wskazać jako, no niestety, złe i chcielibyśmy, żeby na nasz wniosek one zostały przyjęte do procedowania przez autorów i wprowadzone w życie. Wskazujemy tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim na dwie rzeczy, które są w paragrafie 3 i w paragrafie 4 w autopoprawce, które już wcześniej dyskutowaliśmy tutaj wspólnie w momencie ordynacji i wszyscy zgodziliśmy się, że należy wskazać, że musi być dla kandydata miejsce zamieszkania, jak i również, proszę Państwa, wskazywaliśmy na to, że kandydat powinien zebrać 25 podpisów. I my w dalszym ciągu stoimy na tym samym stanowisku, ponieważ takie stanowisko już było przyjęte przez Radę Dzielnicy. Kolejna rzecz to rzecz związana z podziałem środków. Nie zgadzamy się z podziałem środków zaproponowanym w statucie, gdzie jest powiedziane, że środki powinny być dzielone w następujący sposób. 30% środki dzielone równo, 50% środki dzielone według kryterium ludności i 20% środki dzielone według kryterium powierzchni dzielnicy. Uważamy, że środki powinny być przekazywane do tej dzielnicy, która ma
największą ilość ludności w zakresie największego wskaźnika udziału procentowego w zakresie algorytmu liczenia, tym samym proponujemy podział 20, 60 i 20. Dlatego też proponujemy, proszę Państwa, tą opinię pozytywną. Należy pamiętać, że społeczeństwo powinno być dopuszczone do organów, które są organami samorządowymi. I ten statut to gwarantuje poprzez właśnie wniosek obywatelski, inicjatywę obywatelską. Dlatego nie możemy odrzucać tego statutu i mówić, że on jest zły. Są w nim dobre rzeczy i należy te rzeczy jasno i wyraźnie wyartykułować i powiedzieć. A z drugiej strony, proszę Państwa, te konsultacje społeczne, które się odbywają, właśnie mają to na celu, żeby mieszkańcy sami wnieśli do tego statutu poprawki. My także, jako dzielnica, zgodnie ze swoimi kompetencjami, te poprawki wnosimy. Kto z Państwa w dyskusji? Bardzo proszę. Pani Ciężar, drugi głos. Ale jak długie, jeszcze zapytałam. Ja chciałam, ja w związku z tym, że wnosiłam poprawkę, chciałabym zabrać głos i chciałam, żeby to było trochę dłużej, bo się chciałam odnieść do poszczególnych zapisów tego statutu. Bardzo proszę. Dziękuję. Po przeczytaniu tego projektu statutu odniosłam wrażenie, że tego dokumentu nie pisał prawnik. W projekcie statutu jest bardzo dużo błędów prawnych. Ponadto treść projektu statutu w wielu przypadkach nie jest precyzyjna, co wymaga konsultacji z autorem w celu wyjaśnienia, co miał na myśli, oraz przeredagowania tego dokumentu. W obecnej formie ten projekt statutu nie nadaje się do procedowania. Projekt stanowi wymieszanie zapisów obowiązującego statutu z regulaminem oraz ordynacją wyborczą. Powoduje to chaos oraz utrudnienia analizy dokumentów obowiązujących do projektu. Nie jest możliwe przygotowanie wersji komparatystycznej statutu. Zniknęły też zapisy statutu, które są korzystne dla rad dzielnic. Na przykład zniknął zapis: przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa z prawem zabierania głosu. Był to zapis istotny, szczególnie gdy dotyczył zdarzeń, które budzą duży sprzeciw mieszkańców, na przykład likwidacja placówek edukacyjnych. Brak zapisu powoduje zetknięcie na margines głosu rady dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców, które są omawiane na komisjach Rady Miasta Krakowa. I tu przerwa, ja chciałam się odnieść, że ja z tego zapisu na przykład korzystałam dwie kadencje temu. Razem z radnymi dzielnicy byliśmy na Komisji Edukacji, ponieważ wpłynął pomysł likwidacji przedszkola na Centrum A. Byliśmy na tej komisji, wypowiadaliśmy się i udało nam się przekonać radnych miasta Krakowa tej komisji, żeby przynajmniej na rok to odwlekli, żeby ludzie, rodzice się przyzwyczaili do sytuacji, że trzeba znaleźć inne przedszkole oraz żeby nauczyciele mogli znaleźć pracę w gminie. I to zostało uwzględnione. Teraz następne. Został przesunięty termin przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności zarządu do końca maja. W miesiącu czerwcu rady dzielnicy sporządzają wstępne listy rankingowe zadań na rok przyszły. Nieprzyjęcie absolutorium spowoduje, że listy te zostaną sporządzone ze znacznym opóźnieniem dopiero po wybraniu nowego zarządu. Nowy zarząd wybierany z czasem do 2 miesięcy. Powoduje to, że nieprzyjęcie absolutorium pod koniec maja, wybranie nowego zarządu do 2 miesięcy, czyli pod koniec lipca, i dopiero przygotowanie wstępnej listy rankingowej następuje pod koniec sierpnia. Jest to wówczas bardzo późny termin. Zadanie jest to także utrudnione ze względu na przerwę wakacyjną. Nieprecyzyjny jest zapis w paragrafie 35 punkt 3. Po zebraniu, zgodnie z wymogami zawartymi w ustępie 4, 200 podpisów mieszkańców dzielnicy popierających projekt, pełnomocnik komitetu zawiadania przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o utworzeniu komitetu. Wydaje się, że nic trudnego zebrać podpisy od mieszkańców. Dopiero analizując dokładnie projekt statutu, znajdujemy w paragrafie 76 punkt 3 zapis. Propozycję wniosku obywatelskiego może zgłosić grupa 200 mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do Rady Dzielnicy w terminie 15 maja roku poprzedniego. Należy zatem uszczegółowić w paragrafie 35 punkt 3. Chciałabym zaznaczyć, że z wniosku obywatelskiego mają korzystać mieszkańcy dzielnicy, którzy mogą nie być biegli we wszystkich zapisach statutu. Nieprecyzyjny zapis statutu może wprowadzić ich w błąd.
paragraf 64, punkt pierwszy, z ekonomicznego punktu widzenia będzie dla nas niekorzystny, ponieważ jesteśmy dzielnicą o największej powierzchni, a nie o największej liczbie ludności. Całkowicie nieprecyzyjny jest zapis paragrafu 65 ustęp 3. Co autor miał na myśli, pisząc pieniądze, pisząc o obsłudze administracyjno-biurowej? Czy chodzi tu o pieniądze na utrzymanie etatu pracownika obsługującego Radę Dzielnicy, a może na bieżące utrzymanie siedziby dzielnicy, a może są to pieniądze na osobę zatrudnioną do pomocy przy obsłudze sesji na umowę zlecenie, bo obecnie są to zadania finansowe z różnych źródeł. Zapis ten musi być całkowicie zmieniony. Są to tylko nieliczne uwagi spisane pobieżnie. Powtarzam, w obecnej formie ten projekt statutu nie nadaje się do procedowania. I tu chciałam jeszcze dodać od siebie, to co mam nie napisane, że właśnie nie są uwzględnione te zapisy, co żeśmy ostatnio w lutym wprowadzali w tym statucie. Oraz to chciałam dodać, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten statut został uaktualniony, bo ten statut z 2002, no to już wiadomo, że tam są niektóre zapisy, które są już martwe. Ale to naprawdę to trzeba by było wziąć i tak, żeby była spotkania, ja tak przynajmniej uważam, spotkania, żeby był prawnik, ten pomysłodawca i radni. Bo w tej chwili to się nie nadaje naprawdę do procedowania. To jest za dużo niejasności. Jak to zostanie przegłosowane, to mi się wydaje, co na 2 minuty odrzuci. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko ad vocem do wypowiedzi pani radnej powiedzieć tak, że państwo dostaliście poprawkę prawników, którzy odnieśli się do statutu, który był pierwotnie przekazywany do konsultacji. Ta poprawka została w całości prawników wniesiona, czyli rozumiem, że prawnicy nad tym statutem pochylili się i zajęli swoje stanowisko. Dziwię się pani radnej, że jest pani przeciwko temu, aby mieszkańcy mieli dostęp do tego, aby złożyć wniosek obywatelski, czy też aby złożyć inicjatywę obywatelską. Ponieważ ja uważam, że każdy mieszkaniec, który będzie chciał to zrobić, na pewno będzie wiedział, w jaki sposób to zrobić i zapozna się ze statutem. Nie ograniczajmy mieszkańców, że tego nie będą wiedzieli, jak to zrobić. Chciałbym również odnieść się do paragrafu 64. Mamy liczbę stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Stan na dzień 14.2013 rok. Pani radna, chciałbym powiedzieć, że dzielnica 18 ma, proszę panią, powierzchnię 6552 hektarów, a ludności u nas w dzielnicy jest 56 tysięcy. Patrząc na inne dzielnice, to, proszę panią, jesteśmy na miejscu czwartym. Przed nami jest dzielnica czwarta, przed nami jest dzielnica 12, przed nami jest dzielnica 8 i my jesteśmy kolejną dzielnicą. Więc wydaje mi się, że poprawka, która została zgłoszona przez zarząd jako autopoprawka, jednoznacznie wskazuje na to, że jednak chcemy zwiększyć pulę środków, która będzie przyznawana na naszą dzielnicę, co jest jednoznaczne właśnie w zakresie ilości mieszkańców, którzy mieszkają. Tu państwo macie, jeżeli chce ktoś z państwa, jest wykres, mogę go puścić, żebyście się państwo z nim zapoznali. Odnośnie tych rzeczy analizowaliśmy jako zarząd, jako również tutaj komisja rewizyjna, zapisy związane z tymi paragrafami. I proszę państwa, jako zarząd wnieśliśmy te elementy poprawek do statutu, które tutaj są przyjęte. To, że nie zostało uwzględnione nasze wnioskowanie, jak pani radna wie, może tak się zdarzyć, że to wnioskowanie mogło nie być uwzględnione. Teraz wnosimy. Wnioskodawcy muszą się pochylić nad wszystkimi wnioskami, które będą przyjęte, bo każdy z mieszkańców ma prawo zgłosić swoje wnioski, jak pani wie, zgodnie z uchwałą, która została przyjęta przez radnych miasta Krakowa. No i oczywiście państwo też musicie pamiętać o tym, że radni miasta Krakowa mogą jeszcze do końca wnosić rzeczy związane z poprawkami, które będą zgłaszane. Jeżeli chodzi o środki, o których mówimy, dotyczące utrzymania dzielnicy, to jest jednoznacznie powiedziane, że pracownik dzielnicy jest zatrudniany przez właściwą kancelarię, czyli wydział w mieście. Jest również powiedziane bardzo wyraźnie, że środki te są przeznaczone na utrzymanie dzielnicy, czyli na te same rzeczy, które dzisiaj
są wydatkowane w ramach 35 tysięcy złotych. Czemu to odwrócę? Że mówienie, że jestem przeciwko wnioskowi obywatelskiemu jest pomówieniem, panie radny. I ja mówię po prostu, że nad tym statutem, że reforma statutu to idziemy w dobrym kierunku, tylko musimy tam po prostu pewne rzeczy poprawić. Nie wszystko jest tam w porządku. Jeżeli my w tej chwili damy opinię prawną, a nie wszystko nie jest wszystko poprawne, no to jest troszkę jakieś dziwne dla mnie. Ja chciałem powiedzieć, że my nie dajemy opinii prawnej, tylko zgodnie z naszymi kompetencjami opiniujemy ten statut, a statut podlega cały czas konsultacjom, bo konsultacje rozpoczęły się dzisiaj i trwają przez 14 dni. Dokumenty statutu są wyłożone do prądu dla mieszkańców, w formie elektronicznej są dostępne. Wszystkie te rzeczy mieszkańcy mają, mogą się nimi zapoznać. Pan radny. Ja tylko chciałem odnieść się do odpowiedzi pani radnej, bo rozumiem, że do dzisiaj jest termin, że wszyscy możemy poprawki zgłaszać do tego statutu. A to, co pani mówi, że cały statut jest do przeradowania, że on się nie nadaje do procedowania, no to jest dla mnie jakieś troszkę nieporozumienie, bo albo pani zgłasza poprawki do konkretnych punktów, albo wyrzucamy ten statut do kosza i nie wiem, tworzymy precedens związany z tym, że odpowiednia komisja w Radzie Miejskiej tworzy ten projekt od początku. Czy ja mogę się... Więc albo w tą stronę, albo w tą właśnie. Pani radna Zbogu, że ja wykazałam, przeanalizowałam ten statut, wykazałam część błędów, ale uważam, że jest ich tak duża ilość, że należy jeszcze raz po prostu, żeby po prostu przedłużyć przynajmniej to opiniowanie tego, bo 21 dni to jest dość krótko. No to 14. No to jest dość krótko i to powinno być, robimy dokument prawny i myślę, że to powinno być bardzo dobrze przekonsultowane jeszcze i z udziałem prawników. My nie robimy dokumentu prawnego, my jesteśmy prawnikami. Ale opiniujemy coś. Dziękuję bardzo. Pan radny Maranda. Pan radny Maranda, bardzo krótko. Ja tak szczegółowo nie analizowałem tego, bo po prostu po przeczytaniu jego od razu mi się rzuciły takie skojarzenia, że no, wziął się ktoś do pracy nad czym się kompletnie nie zna. I to mogę powiedzieć z odpowiedzialnością. No, są tam radni miasta, którzy by coś chcieli robić i zabłysnąć, ale no niestety brakuje im trochę wiedzy i jakiejś prawdy. Natomiast jeżeli chodzi o tą opinię i te argumenty przytoczone przez pana przewodniczącego, to chcę powiedzieć tak, że te wymienione rzeczy, które już wnioskowaliśmy na etapie ordynacji wyborczej, już są tak istotne, że one dyskredytują tą pozytywną opinię. I to nie jest tak, że my możemy sobie tutaj składać jakieś poprawki, że chcemy coś tam, żeby było zmienione, bo my w tej chwili podejmujemy uchwałę, czy to jest pozytywnie, czy negatywnie. I nikt już potem więcej nie będzie tam dyskutował. Dostanie uchwałę, że zaopiniowaliśmy pozytywnie, już nikt nie będzie wracał do rzeczy, że myśmy tu jeszcze coś wnioskujemy. Proszę państwa, my możemy sobie wnioskować, ale tu u siebie, ale nie już potem, jak pójdzie opinia i uchwała do Rady Miasta. Także to, co koleżanka tutaj powiedziała, i mi się takie skojarzenia nasunęły teraz, bo no, nie ukrywam, że ten projekt przygotowała grupa radnych z Platformy Obywatelskiej, bo oni się tym zajmowali. Czyli obywatelsko podeszli do sprawy, że mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek, będzie jakiś referendum, my to będziemy musieli coś robić, nie? No mamy przykład, jak to jest na samej górze, w Sejmie. Jest możliwość, obywatele mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum i takie wnioski w istotnych sprawach, tak, reforma emerytalna, czy nawet teraz ostatnio też była złożone takie... No OPE to nie, ale już wyleciały z głowy. W każdym razie obywatele tam 400 tysięcy podpisów idzie, chyba z ochroną życia było. No,
No i okazuje się, że posłowie głosują przeciwko. Obywatelska Platforma głosuje przeciwko, na nie wprowadzają do porządku. Nie? No i oczywiście, że można tu się bawić w takie hasełka i ludziom pokazywać, o możecie korzystać tu z praw. No ale tu ja rozumiem, że te 200 podpisów uruchamiają, ale to nie jest obligatoryjne. To musi dopiero Rada Miasta czy Rada Dzielnicy przyjąć, żeby takie coś się odbywało. No ja rozumiem, no tylko że mówię, to jest taki wybieg, no. O proszę bardzo, jak ładnie obywatelsko działamy, no. Także uważam, że, drodzy Państwo, nie ma co się bawić, są tak poważne tutaj uchybienia i to nawet jeżeli chodzi o te finansowe sprawy, jak i dotyczące tych spraw związanych no, z wyborami, bo to tak pomieszane jest, bo w ogóle są zazębiają się rzeczy, no jest to do odrzucenia. Niestety w tym kształcie nie można tego robić. Dobrze. Ja adwokatem do pana Maranty chciałbym powiedzieć, że nie ma tu nigdzie mowy o referendum. Po pierwsze, nie ma takiego słowa w statucie. Musimy pamiętać o tym, proszę Państwa, że wniosek obywatelski, inicjatywa obywatelska to są narzędzia, które daje się mieszkańcom w celu przedstawienia swoich postulatów na sesji Rady Dzielnicy. Proszę pamiętać, że nie możemy mówić o tym zgodnie z ustawą o samorządzie, nie możemy mówić o tym, że będziemy odbierali prawo radnych do stanowienia o tym, w jaki sposób ma wyglądać działanie rady. Nie ma w samorządzie, w ustawie o samorządzie takiego pojęcia jak w Szwajcarii, gdzie referendum jest wiążące i nie trzeba tego referendum potwierdzać przez głosy na przykład, tak jak tu pan powiedział, posłów czy też radnych. Tu chodzi o to, że mieszkańcy będą mieli prawo przedstawić swoje postulaty, a radni wypowiedzą się, czy te postulaty przyjmują, czy też ich nie przyjmują. Szanowni Państwo, jeżeli my mówimy o tym, że dostaje mieszkaniec prawo dotyczące inicjatywy, która może skutkować tym, że będzie mógł wprowadzić zadania budżetu, czy też zadania inne, które będą realizowane przez dzielnicę, to chyba jest bardzo dobrze, bo to jest otwarcie na mieszkańców. Ja to tak przyjmuję i nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby to tak działało. Dlatego nie za bardzo rozumiem głos pana radnego Marandy, który mówi, że jest bardzo wiele uchybień w tym zakresie. Nieistotno, ma te istotne. Pani radna. Pan wymienił te istotne rzeczy. To jest najważniejsze. Puszczę koleżankę. Pan Wiecław. Puszczę koleżankę. My jesteśmy wysokiej kultury i wysokiej klasy. W związku z tym, i w tym momencie prawo. Proszę Państwa, może rzeczywiście pochylmy się, żeby nie było konfliktów, bo tutaj są rady z długim stażem. Pochylmy się jeszcze raz nad tym projektem, no i po prostu zacznijmy jakiś tam konsensus się z tego wyciągać. Rzeczywiście nie będzie kiedyś w ogóle radny i nie będzie, że tak powiem, przeciwko radnym. To jest dużo zastrzeżeń, a myślę, że najlepszym, że tak powiem, dowodem na to, że spełnia te zastrzeżenia, to jest rutyna, bo jakie są przeszkody w działalności, powiedzmy, radnych i odwrotnie. Ja chciałem tylko pani radnej powiedzieć, że na nadzwyczajnej sesji był punkt związany z dyskusją na temat nowego statutu. Nikt z państwa radnych nie był przygotowany do tej dyskusji i państwo powiedzieli, że nie chcecie dyskutować na ten temat. Miał zgłosić poprawki pan radny Porębski i tych poprawek do dnia dzisiejszego także nie zgłosił. Proszę państwa, my przedstawiamy Państwu uchwałę do procedowania w tym momencie. Gdy był czas na dyskusję, to Państwo mówiliście, że nie chcecie dyskutować. Dziś przedstawiamy uchwałę do procedowania i Państwo mówicie o tym, że należy dyskutować. Do dnia 30 października Rada Dzielnicy ma wydać opinię w sprawie tejże uchwały, tego nowego statutu.
Jeżeli dziś takiej opinii nie wydamy, no to proszę Państwa i Państwo chcecie dyskutować, na razie żaden wniosek taki nie został skierowany, jeżeli Państwo chcecie dyskutować, no to trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną związaną ze statutem, która już była raz zwoływana w tej sprawie. Chciałem tylko Państwu, to przypomnieć. Pan Radny Więcław. Ja teraz chciałem się posłużyć przykładem takim, który według naszego statutu, by tak to wyglądało, mogło wyglądać nasze tutaj obradowanie, że jest wcześniej zgłoszony projekt przez jakąś grupę czy komisję, obojętnie jaki organ wewnętrzny. Część radnych przygotowuje poprawki do tego projektu i dyskusja, tak jak mamy teraz dyskusję, trwa bardzo ożywiona na temat tych poprawek. Natomiast w pewnym momencie projektodawca, widząc, że będzie coś może dla jego niekorzyść być, mówi: hola, hola, ja tu mam jeszcze autopoprawkę. I ta poprawka może być zgłoszona według nowego statutu, mówię o paragraf 32, punkt trzeci, w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. Czyli w tym momencie przykładowo zgłasza ktoś swoją autopoprawkę, która wywraca poprawki, bo na przykład zmienia paragrafy, punkty i tak dalej, już tak jakby w wcześniej proponowanej uchwały. I co mamy? Mamy nieporządek prawny z tego tytułu. Mało tego, nie jest zgodnie z tym statutem wskazane, kiedy te autopoprawki mają być głosowane, czy autopoprawki, bo autopoprawki nie wymagają głosowania, drodzy Państwo, czyli ewentualnie projektodawca może w każdej chwili autopoprawkę według tego nowego statutu dać i tak i koniec, bo uznane jest, że ta autopoprawka zastępuje projekt wcześniejszy. Poprawki zgłaszane przez różnych radnych, one nie mają wtedy żadnego sensu i według mnie tutaj trzeba byłoby dokonać zmiany, że autopoprawki przynajmniej na rozpoczęcie sesji są zgłaszane, żeby była możliwość korekty zgłaszania poprawek. Ja myślę, jednym z niewielu elementów, które są wątpliwości, bo dyskutowałem na ten temat, mało czasu miałem, bo innymi sprawami się zajmuję. Tym mogę powiedzieć później, bo dzisiaj złożyłem pismo znowu kolejne sądowe do Rady Miasta i wyłączony jestem z pewnych rzeczy. Natomiast są pewne elementy, gdzie po prostu wymagają one zastanowienia się. Kto wie, czy czasem niedobrze byłoby rzeczywiście zwołać nadzwyczajnej sesji Rady w tym kierunku. Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć panu radnemu, że poprawkę do poprawki dzisiaj tak samo się składa. To w statucie nie ma zapisu, że do czasu zakończenia dyskusji. Więc ten czas jest decydujący, o czasie złożenia tej poprawki i przyjęcia decyduje tylko i wyłącznie na dzisiaj przewodniczący, który ma takie uprawnienie. Więc to jest jak gdyby tylko sprecyzowanie, w którym momencie ta autopoprawka czy też poprawka jest zgłaszana. Dzisiaj nie ma żadnej różnicy, więc ten nieporządek prawny tak czy inaczej w tym statucie. To jest, nie wiem czy to pan radny ma głos drugi. Tu chodzi o taką rzecz, że jeżeli są poprawki zgłoszone w jakimś trybie wcześniej, to już potem nie może być autopoprawka złożona. O to panu Więcławowi chodziło. Bo tak to właśnie wywraca cały ten. I drodzy Państwo, chcę wam powiedzieć, że przy uchwalaniu budżetu miasta właśnie był taki element, że radni zgłaszali poprawkę, taka procedura była przyjęta, to tak prezydentowi się udało to. I potem po tych wszystkich poprawkach prezydent jeszcze składał autopoprawkę i niby brał tę część tych poprawek, ten nareszcie szło do kosza. No, znaczy taka uchwała była Rady Miasta, no i to było niby przystosowne sprawy. No ale jakby wszystkie te poprawki, które prezydent nie przyjął, od razu wylatywały. Także no, bardzo niezrozumiałe. Także to się naprawdę nie nadaje się do przegłosowania na dzisiaj. Nie chcecie Państwo głosować na odrzucenie, to trzeba to odłożyć. Może komisję statutową powołać, doraźną, która się zajmie na to.
No, takie bo to pieszczone, nie wiem. Nie jakiś zespół. Mieliśmy bardzo czas, no. Przecież to jest niewiele o tym zespole, to jest w ogóle... 14 dni o tym się mówi już od roku, że nad statutem pracują, to się pojawiało. Trzy lata nad tym Kamiaś kozie. Nagle tak się... No dlaczego 14? Taką rzecz powinni przesłać już i to powinno być 3 miesiące. Nie wiem, na co ja mówię, ale z czym? No dobrze, no. Chciałem tylko przypomnieć, że Państwo radni otrzymaliście projekt statutu 23 lutego. Czy to jest ten sam? Czyli to jest ten sam z naniesionymi poprawkami? No ale właśnie, no ale z naniesionymi. No. Nie prawdą dostaliście Państwo tydzień temu, jak tylko była wydana ta opinia prawna. Zaraz. Jak wiemy, zbierałam ten artykuł tydzień. No. W tamtym tygodniu opinia prawna została przekazana Państwu. Zaraz po sesji nadzwyczajnej, jak dobrze pamiętam, została przekazana Państwu w formie elektronicznej. Musicie Państwo zapoznać. Opinia prawna jest włożona do tych statutów. Jest, proszę Państwa, włożona do tych statutów. Mogę zapytanie? Bardzo proszę. Czy jest możliwość taka, żeby ewentualnie przegłosować na już to, co jest przygotowane? I żeby zarząd dzielnicy wystąpił w formie jakby dodatkowego wystąpienia do odpowiednich organów. O jeszcze wydłużenie terminu składania. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jest podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa, która obliguje prezydenta do zwołań do przeprowadzenia konsultacji. I tam jest dokładnie określone, ile i jaki czas jest na te konsultacje. Ale czy nie ma... Czyli wszystkie te... Czy wszystkie ewentualne wątpliwości, które mi się jeszcze pojawiły, w związku z tym, że każdy z nas, jako osoby fizyczne, mieszkańcy, możemy składać też wnioski co do... Każdy mieszkaniec, każdy radny jest mieszkańcy, może dać takie wnioski. Tak, do tego szkolnictwa nie odnieść odpowiednich organów, bo tego także ewentualnie, jeżeli nie ma drogi, jakby się z naszego postępowania, to można wszystko rozporządzać. Nawet jak przegłosujemy negatywnie i tak tą uchwałą w Radzie Miasta Państwa. Także w zasadzie to... Ale nie wiem, to sugerujecie Państwo, żeby pisać ten statut od nowa? No nie wiem, ale nie, nie statut. Nie statut od nowa, tylko trzeba jest... W związku z tym jest bardzo dużo niejasności i poprawek, więc zależy to jeszcze raz siąść nad tym i przeanalizować, co się nadaje do usprawnienia, co się nadaje do zmiany. Przeczytaliśmy do szczególności, że te poprawki powinniśmy. Jakie poprawki? Do czego? Do czego poprawki? Ja wielokrotnie się nie zgadzam. Rozumiem, że nie ma wszystko poprawki, bo mieliśmy z tą wniosek. Nie. Wielokrotnie nie wiemy, co o tym będą myśli. Proszę Państwa, Pani Radna Ciężar, bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, mamy zgłoszoną poprawkę, mamy zgłoszone również autopoprawki do tego druku, numer 23. Pani Radna coś? Bąk? Nie. Patrzymy, proszę Państwa. Nie ma żadnych wniosków formalnych w zakresie tejże uchwały. Nie ma żadnych wniosków formalnych. Powiem tak. Czy jeżeli ja ten zapis, który by dotyczył, że ta poprawka zgodnie z paragrafem 32, co sobie pamiętam, nie może być zgłaszane w trakcie, to na początek sesji rady, czy to będzie mogło być rozważane, czy nie? Musi pisemnie być zgłaszane. Czy zarząd ewentualnie jako formie swojej autopoprawki mógłby to wnieść? Musi przegłosujemy, a to ewentualnie nie mogą, jak zawsze będzie dokument, że jest to pozytywnie zaopiniowane. A tamte poprawki mogą gdzieś pod uwagę, mogą nie wziąć. Szanowni Państwo, Pan Radny, Pan Radna oczywiście ma rację. On nie do końca wszystkie punkty, ale ma rację. Mogą być, wnioski nasze mogą być przyjęte lub mogą być odrzucone, bo musimy się z tym zgodzić. Proszę Państwa, tak jest. Ale też musimy pamiętać o tym,
że trzeba wydać opinię tego statutu. Nie zgadzam się ani ze stanowiskiem pani radnej Cięża, że statut jest w całości do zaopiniowania negatywnie, jak również z zapisami, z argumentami pana radnego Barandy, który powiedział, że nie do końca się zapoznać ze wszystkimi rzeczami, tylko pobieżnie. Tylko żałuję bardzo, że pani radna w swoich poprawkach po prostu nie napisała tego, co powiedziała w uzasadnieniu ustnym do tejże uchwały. Ponieważ wtedy mielibyśmy materiał, nad którym można pracować. Pan radny Więcła też nie zgłosił tej poprawki w formie, proszę państwa, pisemnej. Moja propozycja... Możemy nie głosować w tym temacie. Ja piszę teraz swoje zgłoszenie. Można? Czy nie? To może to tylko życzę, co ci to? To może... No i to co? Ale to wie, że nam się mija termin. 31 października. No to jeszcze mamy trochę czasu. Na 30 października. No nie wiem, bo ludzie chcą zgłaszać poprawki. Ale co, no do czego? To może zgłosić tylko jeden, zgłosi to na sesji. Radny miasta. No co? No może. Ja wolę sama sobie zgłosić. No ale wtedy będzie poprawka głosowana, tak to ci do kosza. No nie, to są konsultacje, więc no. Jeżeli są konsultacje, to wszystkie wnioski, które wpływają, muszą być rozpatrzone. To nie jest tak, jak pan radny tutaj powiedział. Wszystkie wnioski muszą być rozpatrzone i opatrzone wyjaśnieniem, dlaczego zostały odrzucone. Tak stanowią konsultacje. Więc tutaj musimy też o tym pamiętać. Bo to nie tylko my będziemy zgłaszać, bo także zgłaszają mieszkańcy. To jest podobnie jak w przypadku konsultacji, które dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski są takie... Opinię, że opiniuje się pozytywnie pod warunkiem, że te wszystkie wnioski będą uwzględnione. No co się śmieje? Rozpatrzone. Rozpatrzone. Konsultacje się odbywa na zasadzie tego, że ja mówię tak, ty mówisz tak, argumentujesz mi, że nie przyjmujesz, a i tak Rada Miasta podejmuje ostateczną decyzję. Dobrze, ale moja opinia jest wtedy pozytywna. Czy pani radna ma to spisane? Ja mam to w formie, że tak powiem, wypowiedzi, mi się daje, że to się nie nadaje jako wniosek. Jako... Proszę. Ale wprowadzimy przecież Miłka, no przecież jaki problem? Czy możemy to wprowadzić jako autopoprawkę? Ale ja muszę cały... Tutaj jest przepisać tylko... Nie. Ja mam tylko takie pytanie, a co w takim przypadku, gdy pewien zapis jest niejasny, nie wiemy, co autor miał na myśli, jak my mamy w takim przypadku złożyć poprawkę? No. Bo ja chętnie bym poprawiała się. Wsiądę, wniosków dzisiaj na komisję od mieszkańców nie napisałam, bo czytałam już bardzo. Jest takie. 12 lat nie zdążył. No, czytam. Ona ma dopiero 12 lat. Ja bardzo chętnie bym to siadła i poprawiała, tylko czasami naprawdę jest tak, że nie wiadomo co autor miał. No czemu pani radna? W którym miejscu? Ale ja to odczytywałam. No tak się nie ogólnie, ja się... Nie, dobra, proszę państwa, zamykam dyskusję. No niestety, jaki jest wniosek, który przyszedł tutaj do Rady Dzielnicy odnośnie opiniowania? Taki jak uchwała Rady Miasta w Wiśle Kamienicy. Czyli mamy opiniować projekt statutu. Tak. Czyli nie mamy konsultacji, tylko to dokładnie. W ramach konsultacji opiniujemy projekt statutu. Tylko że my w tej chwili albo przyjmujemy całość, albo go odrzucamy. Nie, możemy poprawki naprowadzić. Krzona rzucał tam, że możemy jakieś autopoprawki. Autopoprawka zgłasza się przed rozpoczęciem. Chciałbym się przydać, że nie chcę się mówić. Szanowni państwo, mamy tutaj poprawkę, która jest zgłoszona przez pana Janusza Więcława, poprawka dotyczy paragrafu 32. Dziś ten paragraf w następujący sposób.
Już Państwu ją zgłaszam, już Państwu odczytuję ten paragraf, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, jak ten paragraf brzmi. Paragraf 32. Paragraf 32, ustęp, proszę Państwa, drugi i ustęp trzeci. Ustęp drugi. Prawo zgłaszania poprawek do projektu przysługuje zarządowi, komisjom, członkom rady, radnemu miasta, wybranemu w okręgu wyborczym obejmującym obszar właściwej dzielnicy. Ustęp trzeci, poprawki oraz autopoprawki składa się w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały. Poprawka pana radnego Wiesława brzmi: poprawki oraz autopoprawki składa się w formie pisemnej. Poprawki samej, autopoprawki składa się. Poprawki może składać później. Autopoprawki. Czyli autopoprawki składa się w formie pisemnej do czasu zakończenia dyskusji nad projektem uchwały, a autopoprawki składa się w formie pisemnej przed rozpoczęciem dyskusji nad projektem uchwały. Taki jest zapis poprawki pana Janusza Więcława. Czy pani radna ma jakieś poprawki? Nie ma. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Najdalej idącą poprawką jest poprawka pani radnej Ciężak w sprawie opinii do projektu nowych statutów dzielnic miasta Krakowa. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: opiniuje się negatywnie projekty nowych statutów dzielnic miasta Krakowa stanowiące załączniki 1 do 18 do uchwały Rady Miasta Krakowa dnia 9 października 2013 roku. W projekcie statutu jest bardzo dużo błędów prawnych, ponadto treść projektu statutu w wielu przypadkach jest nieprecyzyjna, co wymaga konsultacji z autorem w celu wyjaśnienia, co miał na myśli oraz przeredagowania tego dokumentu. W obecnej formie ten projekt statutu nie nadaje się do procedowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka upadła. Proszę Państwa, druga poprawka. Jest to poprawka. Pamiętam, jak jest wynik głosowania? 6 za, 11 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Autopoprawka w brzmieniu, jak przytoczyłem przed chwilą, pana Janusza Więcława. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania całego druku nr 23 z autopoprawką i poprawką pana Janusza Więcława. Czyli poprawka pana Janusza Więcława zostanie umieszczona w paragrafie drugim, ponieważ dotyczy paragrafu 32 wskazanego z nowego statutu dzielnic miasta Krakowa. Trzeci punkt, czy to będzie? Nie, bo pierwszy jest 64. Nie, pierwszy paragraf jest 64, drugi paragraf jest 64, więc to będzie drugi paragraf, a kolejny nasz kolejny. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania druku nr 23 z autopoprawką i poprawką, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 23.